Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my gramy sobie w Centaura. Wow, o czym ta gierka? O jakimś tańczeniu, tu jakiś kruk, coś tam. Ta gra to coś jak Battlefield 1. No, zaraz zresztą zobaczycie. Bardzo spoko tutaj są... głosy? A, dobra, czyli jestem czerwonym. Dobra, trzeba odeprzeć. Bo żółci nas atakują, a my jesteśmy tymi. No, tak to bym nagrywał z piatkiem albo autistikiem. Tak nasza artyleria wali. Nagrywałbym z piatkiem albo z autistikiem, ale ten tryb jest zbyt chaotyczny, żeby no, żeby w ogóle wymagać, że tak powiem, grania z nami w więcej osób, bo to raczej by nic nie dało. Takie ten gadanie. Fajnie by było, jakbym pokazał wszystkie klasy, ale raczej nie mam na co liczyć, bo no. Tak, tutaj jest ogólna ilość zabitych, to już mecz trwa 10 minut i bardzo dużo ludzików sobie gra. Tak, i no trudno tu jest strasznie jakkolwiek grać, bo każdy każdego zabija i jest taki rozpierdziel, że no, że trudno cokolwiek ogarnąć, ale bardzo fajne jest tutaj to, że są tutaj takie dźwięki spoko i szczególnie jak artyleria wali. No, czy coś w tym stylu, tak jak tutaj widać. Że jest to bardzo takie, no, można się wczuć, że głosy praktycznie jak w Battlefieldzie, czy coś w tym stylu. Tylko tak, trzeba starać się trafić, czy coś. Jeszcze można szarżą sobie lecieć. Tak, tylko że jak się szarża skończy, to się zatrzymuje w miejscu, bo po co? I tak, nie da się tu leżeć. Da się tutaj tylko kucać. Nie wiem w sumie, z której osoby lepiej jest grać. I za bardzo taktyki grania w to nie mam. No ale gram tak jak potrafię, no bo no. Najlepiej tutaj jest zawsze flankować, tak jak oni nas teraz. Tam za drzewami. Tylko, że tutaj się już za mapę wychodzić nie da, bo jest sztuczna bariera. No i wyjątkowo dużo ludzi jest, bo zawsze tyle ludzi gra. No trudno cokolwiek zabijać. Bo trudno. Moździerze napierdzielają, te piszczące, to moździerze też można je mieć. Tylko żeby je mieć, to trzeba nabić odpowiednią ilość punktów zabijania frajerów. Oficerka mogę, tak. To moździerze też mi brakuje. To wezmę tym generałkiem. On ma gwizdek. Nie wiem za bardzo tutaj gwizdek. Ale wiem tyle, że rewolwer, który ma, jest spoko, bo jest dosyć mocny i szybciej strzela niż ta podstawowa pukawka u Riflemana. Jest jeszcze grenadier. Oho, to już praktycznie przegraliśmy. Grenadier, który granatami, jak sama nazwa grenadiera jest, rzuca on. Jakiś frajer wlazł nam do okopów. Więc raczej już mamy przesrane i za bardzo się z tego nie obronimy. Ale zmieni się mapa, to coś innego zobaczycie. Mam nadzieję, że nie będzie jakaś taka mała, czy tam, że tak powiem, miasto gazowe. Bo miasto gazowe jest
nudne i mało, nie da się za bardzo połapać. Jak się w nim poruszać. No ale to tam... No. Co będzie, to będzie. Jeszcze odpieramy, bo ten... Tutaj się spełni co jakiś czas te... pojazdy NPC. Fajnie, nie da się biec. O, nasza karta chyba, nasza wali. Zaraz ich powinna rozdupczyć. Tak? Tak, nasza arta wali. I to jest ten moment, kiedy my możemy coś tam próbować wygrać. O, udało się. Nice. No, tak, łatwe to to nie jest. Bo tutaj jakoś dziwnie się celuje, ale mimo wszystko. No, chcę cegudzić trudnego jakoś. Miarę idzie. Dobra, gwizdek i... Jollo. Myk z leworberka w łeb. O, on mnie zaszarżował. Zastanawiam się też, czy cokolwiek co ja mówię to słychać, bo mam nieco wątpliwości. Ale mimo wszystko, kto nie próbuje, ten no. W każdym razie chcę to pograć i nagrać, jak to wygląda. Indius, bardzo fajne dźwięki ma ta giereczka. I no, taki rozpierdziel, że trudno tu przejść, a ludzi jest też groma i trochę. Chciałbym pokazać Mortarmena. Medykiem chyba nikt nie gra, bo każdy sam sobie rzepkę skrobie. Już z karabinka se postrzelał we mnie. Mimo to, że nie jest taki specjalnie celny. To jednak bubę zrobić potrafi. Kuku. O, ale trafiłem w łeb. Lepiej tu atakować co artylerię. W szczególności kiedy jadą nasze te. Super. Szczególnie kiedy jadą nasze brumbrumy, bo one kuku zrobić mogą. Tylko że nic nie jedzie, bo po co? Czołgi czy tam te wozy pancerne, w sumie nie wiem jak do końca funkcjonuje ta gra, czy są jeszcze jakieś jakby ukryte funkcje, o których ja nie wiem. Na przykład, czy dodatkowo coś może robić ten komandier, czy coś w tym stylu, czy tam, co tam, kto tam, inny tam. No ale tak jak wiem, tak gram. Ale brakuje punktów zabijania. Tam zostało jakieś 10 minut nagrywania. Oczywistość jest oczywista, że trzeba strzelać po łbach. Chciałbym, żeby trafiła ich, znaczy trafiła mnie artyleria, ta taka potężna, a właśnie ta co teraz napierdziela. Chciałbym, żeby mnie trafiła, żebym pokazał jak to jest, jak zamieni się człowiek w chmurę krwi. Ale tak nie ma co wymagać. Tyle się dzieje, że nawet nie wiadomo gdzie celować. No praktycznie jak na prawdziwej wojnie. Więc jest fajnie. Też oni magicznie jakoś ten ciebie zabijają. Nie wiem jakiego to trzeba mieć skilla, żeby trafić.
Ja widzę, że walczymy dzielnie. O właśnie, to jest ziomek z mortarem, to się napierdziela. Chciałbym pokazać tą funkcjonalność, ale pewnie nie będzie mi dane. No tak jak podpali mnie ten flamethrower, to gówno mogę zrobić. Ta required class is full. O, napierdzielana szarta. Bardzo fajnie. Atack. Czekaj. To oni piszą. Nie ma atack. Musimy oczyścić okopy, bo gdzieś jest frajer wroga w naszych okopach. O! Coś wybuchło i go zrobiło. Jakim cudem? No tak, on mnie zabił magicznie, kiedy ja go zabiłem. Też dziwnie działa ta gra. Co zrobić? Wchodzą nam do tych okopów, jak do siebie. Rzuca tymi granatami. Magicznie trafiają. Nie to chciałem kliknąć. Ale wyszło jak wyszło. No, fascynująca gra. Mogę frame thrower. To teraz to się popisze. Na pewno. Przyjęliśmy nawet B. No, charge! Ale się zrobiło. Nie wiem, co to za nasz ziomuś fajny to uczynił, że elegancko przyjęliśmy. Ogólnie ten, to szopę da się spalić, tylko nie wiem jak. Oh shit. Się szopa zaczęła palić? Mi się zdaje. Coś wybuchło. O! Nasz samochodzikowski przyjechał. Ręka jak drewna. Tarmena mi się jeszcze na koniec uda. Nie, mało mi brakuje tych bungdów. Jolo, kacink. Tutaj ma jeszcze szable. Ale tak nie, to można se. Doszedłem do moich. Żego. No i teraz będzie mi przeszkadzać w nagrywaniu, bo ktoś sobie postanowił pisać. O, właśnie, taka została chmurka krwi. Też gwiznę. Wow. Pociski latają mi nad głową. Tak. Właśnie dlatego tutaj fajna jest ta artyleria, bo jak człowiek dostanie taką artylerią, to nie ma co zbierać. Praktycznie jak w Battlefieldzie jedynce, chyba. Chociaż do końca nie wiem. Bo aż taka plama krwi raczej się po ludziku nie zostawała, chyba. Wali we mnie.
Zabiłem? Nie wiem. Jakbym zabił. Teraz? Fuller. No tak, bo oni przecież tak nie zginą sobie tak szybciutko, bo po co? Ja kupuję tu klasę i walo. No. Ale fajna giereczka, jak widać. Oho, chyba ich harta wali. Kiedyś grałem tutaj, ta stodoła się paliła i nie wiem, jak to zrobić, żeby ona się znowu paliła. Coś tu wybuchło i medyk tu by chciał mi pomóc, ale się zesrało kakao. Nie wiem, jak to zrobić. Zaraz kluska we mnie poleci. Na razie spoko. No tak, ja trochę drewna, więc co tu zrobić? Jak ja próbuję z całych sił. No i średni jest. No co on czeka? Ty, on rościł te druty. Po co? Thanks reinforcements next wave. Nice, ale jak to się robi? Tak, środkiem przychodzić to trochę głupi pomysł. To tak o... i napierdzielę tym. Nie wiem za bardzo, co robi gwizdek. Jak oni mnie trafiają? To ja nie wiem. Mój. Ale w łeb dostał. Gówna. Rewolwerek dobry, ale... weź traf. Nie, dalej nikt nie zginie. Oczywiście, po co by mogli zginąć? Ej, to moja arta we mnie wali, głupia. Zara, koniec będzie. Dalej full. Nie dadzą mi się pobawić. Tym. Moździerzyk manem. To co te gówno z góry leci. A to łoto. Pyk. Pyk. Porobień. O, rzucił klockiem. Schował się tu. Ciekawe, czy to przeżyje. Dostał w rękę. I myk nie żyje. Z dupy jakoś zginę. Oczywiście. Mogę Mortarmana. Więc patrzcie, jak się gra Mortarmanem. Nie chciałbym zginąć bardzo. Dobra, powiedzmy, że tu. No i tak on się mierzy. I tak się napierdziela. Nie wiem, gdzieś tak walnę. Oj, oj, coś blisko tutaj koło mnie walnęło. O, nasze czołgi jadą. Czyli mamy szansę wygrać. Jest bardzo dobrze. O, tu się w ogóle domek pali. O, i kogo zabija. Krowy się palą. O, i się stodoła też pali. Nice. Straszna jest ta wojna.
Dobra. Przeliśmy w połowie C. Teraz podejdę. Ja się nawet nie spodziewałem, że ja coś z tym mortarem zrobię. Dobra. Budu. O, przeliśmy cycuszka. O nie. O nie. Jeszcze jeden i spierdzielam. O nie. O nie, 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 po to wziąłem Mortarmana, żeby teraz zginąć. Dobra, tutaj myślę sobie bezpiecznie. I tak dzielam. Tam widać celitą. To mnie nie zauważą. Chociaż... trudno mi tylko to... Strzela trochę w moją stronę. Tak, tu chodzi o spamowanie. Czego tu coś spada? Ja coś zabijam. Tak, i pocisk moździerzowy spada jakieś 5-10 sekund. Czyli bardzo trudno jest tutaj ten nawigować jakby z wyprzedzeniem, bo przez te parę sekund może się dużo stać. Na przykład walnę w siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, takie 5-6 sekund. To przez te 5-6 sekund wszystko się może stać w tak dynamicznej grze. Czyli jak się kogoś trafi z moździerza, to jest szczęście. O, jak na przykład teraz. To jakiś frajer po prostu podszedł. Mam nadzieję, że nie jest za głośno i coś mi słychać. Dobra, polecę na pałę. Myk! Ale ze mnie Mortarman. I zginę ku chwale ojczyzny Anteras. Dobra. A to by było na tyle. Medic. To by było na tyle. Z tego to miejsca będę się z wami żegnać. Bo to już koniec giereczki. Wystarczy tego dobrego. O! Także tak, z tego to miejsca będę się ludzi z wami żegnał. Także commentation, subscription, dobre łapkation w górę i we wzproszli. Zachęcam was do oglądania moich innych filmików z totogryjnych gręcji. A za to przecież się z wami żegnam. Także nara.